ceny energii, które po prostu dobijają jakiś astronomiczny kwot, wpływają na codzienne życie każdego z nas. Rząd nie ma wyłączności na dobre decyzje. I wydaje mi się, że właśnie konsultacje oddolne, że najpierw obywatele oceniają projekty, to jest super demokratyczne. Wszystkie programy wsparcia, które były do tej pory wprowadzane, nie miały na celu rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego. To było fajnie przeprowadzone naprawdę, dlatego że mogliśmy się czegoś dowiedzieć na początku. Było wielu świetnych ekspertów, to było niezwykłe. Myślę, że poczułam się tak jak na jakimś super uniwersytecie. Można powiedzieć, że to jest Polska w piwnicy. To, że jest tutaj setka osób z tak naprawdę całej Polski, ułatwia spostrzeżenie niektórych problemów. Żeby jakieś sugestie wypracować. Jak? Każdy z nas ma inne doświadczenia, z innych terenów pochodzi. Tam akurat jest inaczej, tam w innym regionie jest inaczej. Poglądy się uzupełniają, tu się dyskutuje, tu się zmienia. Wtedy te bolączki wychodzą z całego kraju. Czy widzi Pani jakieś rozwiązania, które... Spojrzenie z różnych perspektyw na problem ubóstwa energetycznego pokazuje, że ten problem nie jest taki jasny i czytelny, jakby nam się wydawało. Różne problemy, również te związane z ubóstwem dochodowym i ubóstwem energetycznym. Na ten problem spoglądają różne osoby i co jest bardzo fajne, jest pełen szacunek. Nie mogę powiedzieć, żeby tutaj były jakieś, nie wiem, konflikty czy tego typu rzeczy. Raczej słuchamy siebie nawzajem i myślimy nad rozwiązaniami. Stworzenie bardziej korzystnego i przewidywalnego systemu wspierającego. Mamy do dyspozycji ekspertów, więc można im zadawać pytania. Dobrym właśnie rozwiązaniem jest partnerstwo publiczno-prywatne. Mnóstwo informacji cennych, mnóstwo informacji takich, które powinny być dostępne dla przeciętnego człowieka już na etapie gdzieś tam liceum na przykład. Poprawa efektywności energetycznej budynków. Poznałem ciekawych ludzi, poznałem wielu ekspertów, no i zmieniam pogląd na tematy dotyczące tego, jak zapewnić tanią energię Polakom, jak spowodować, żeby wszystkim nam się żyło bardziej komfortowo. Głosowanie wyglądało w ten sposób, że byliśmy w domach. My już mieliśmy tą wiedzę, my już mieliśmy swoje poglądy. Nie chodzi o plebiscyt, żeby na przykład wszędzie zaznaczyć, że zdecydowanie jesteśmy za. Głosowanie trwało tylko godzinę, ale podjęliśmy na nim bardzo dużo bardzo ważnych decyzji. Pozyskanie środków na termoizolację i przyłączanie do sieci publicznej koniecznie. Mam nadzieję, że te rozwiązania trafią do rządzących, tylko nie na zasadzie papierka, tylko że oni faktycznie zrozumieją, co się dzieje. I może pójdą za tym jakieś kroki. Moje nadzieje właśnie wiążą się z tym, że na samym wysłuchaniu się nie skończy. Na pierwszym miejscu w tym, co paneliści panelskie zgłaszają, pojawia się modernizacja sieci energetycznej, elektroenergetycznej w kierunku przyjmowania OZE. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że tyle osób odpowiedziało na to zaproszenie. I organizatorom, i panelistom chciałbym podziękować za postawienie w centrum dyskusji o energetyce kwestii ubóstwa energetycznego. To jest krok, który wymusza na politykach ten kierunek, który jest dzisiaj niezbędny i potrzebny. Świadomość, którą ten panel obywatelski w nas wszystkich wywołał, jest największym urobkiem. Dzisiaj najważniejsze jest, by uwierzyć w ludzi. Ludzi trzeba słuchać. Dlatego my będziemy dążyli do tego, żeby taki panel zainstalować na stałe w polskiej polityce. Mam wrażenie, że takie dobro ogólne jest tutaj lepiej reprezentowane. Stąd mam nadzieję, że politycy, ci czy inni, bo to jest obojętne, ten panel jest dla każdego, tak? Czy to będzie dla tego rządu, dla następnego, czy dla 10 innych, on jest dalej prawdziwe to zdanie. Nie głosują tutaj na nikogo, my mówimy o problemie. To jest bardziej jak zdanie fachowców i chciałabym, mam nadzieję, że ktoś się będzie z tym liczył.